Czy mam taki odcinek trudności w odmawianiu różańca? Jak je przezwyciężyć? Kanał Ojcu Pio nie może zabraknąć więc o tym, aby poznać ulubioną modlitwę Ojca Pio, ukochaną modlitwę Ojca Pio. Jest z nami piękna figurka Ojca Pio, zawsze jest z nami Ojca Pio. I co jest ważne, ten kanał jest po to, abyś poznał Ojca Pio, abyś go pokochał, abyś też poznał modlitwę, którą on omawia, a więc też, żebyś zaczął praktykować gorliwie wiarę katolicką. Jak to zrobić? Trzeba otrzymać łaskę, a więc trzeba wejść pod opiekę Ojca Pio, trzeba tak za nim podążać, że tak powiem, podziwiać go. I z tego rodzi się taka miłość do Ojca Pio, a z tego też później chcemy coś dawać do Ojca Pio i też dawajmy mu odmawianie różańca. Wczoraj tak mówiłem o takich problemach, też podstawach różańca, modlitwy. Modlitwa wspaniała, genialna po prostu. Matka Boża ją nam dała. To jest modlitwa z nieba nam dana po prostu. I to jest modlitwa też biblijna, nie zapomnijmy. Przecież to anioł powiedział słowa. Pierwsza część tej modlitwy to cytat z Pisma Świętego przecież, zdrowaś Mario. Później Kościół dodał też właśnie piękne Święta Maryjo. A więc podziwiamy Matkę Bożą. Matkę tego, która urodziła Boga. I co jest ważne, są problemy na modlitwie różańcowej. Ja sobie spotkałem nawet takiego policjanta, który mówi, no modlitwa różańcowa jest trudna. Bo to jest taka, to jest trudna modlitwa, że trzeba się skupić. Właśnie, a więc przychodzi czasem zniechęcenie. I właśnie w tym zniechęceniu ci powiem jedną rzecz od razu. Jeżeli masz je, to jest dobry znak, bo Matka Boża chce, żebyś jeszcze więcej łask otrzymał. Jak to jest łaski? Matka Boża nie chce mi dać ptysia. A tak, Matka Boża chce, żebyś zjadł coś, czego może nie lubisz, ale dzięki temu otrzymasz więcej witamin. O, to będzie takie pożywne dla ciebie też. Będzie tam białko, tłuszcz, wszystko, taki dobry posiłek chce, żebyś zjadł. Maryja. I to jest wtedy, kiedy masz trudności na modlitwie. Jak je przezwyciężyć? Pierwsza trudność to może być senność, że tak powiem. No tutaj trzeba patrzeć, czy może się nie wysypiamy czasem nawet, więc to jest problem. Ale też jak można przezwyciężyć senność? No bo co, siadamy do klęcznika czy gdzieś i zaraz zasypiamy na różańcu. Co robić? Jest na to sposób. Można odmawiać różańca na spacerze. Można sobie wyjść na spacer i odmówić różaniec. Taka sprawa, myślałem, że tylko w kościele można się modlić. Nie. Nawet wypada się modlić gdzieś w innych miejscach, a czemu nie? Kościół oczywiście jest bardzo dobrym miejscem, jest wręcz stworzone do kultu Bożego, jest takim domem Bożym, ale też ten świat jest dany na chwałę Bożą. Ten świat został stworzony na chwałę Bożą, więc to nie tylko w kościele, a przecież przy kapliczkach się ludzie modlili dawniej i dzisiaj też się modlą. A też właśnie w parku, na spacerze, w drodze autobusu, no nie wiem. To jest tego, więc to jest taka sprawa, na spacerze. A więc nie wiem, idziesz do pracy, idziesz do szkoły, to możesz teraz sobie wysiąść 2-3 przystanki wcześniej, gdzie jeden przystanek wcześniej, zależy ile. No nie, i odmówić różaniec spacerem. I to jest świadectwo wiary od razu. Nie robimy to po to, bo dostaniemy jakąś podwyżkę w pracy czy coś, bo się za to dzisiaj nic nie dostaje za odmawianie różańca. Raczej może jakieś krzywe spojrzenia dostać. Ale to jest wtedy też taka właśnie czyn, który robimy nie na swoją chwałę, a na chwałę Bożą. Żeby też ludzie widzieli, że są ludzie, co się modlą. Ja czasem pamiętam, miałem takie doświadczenie. Ludzie mi dziękowali, że się modlę w autobusie. Podchodzi do mnie taki człowiek, takim trochę pijano, dziękuję, że pan się modli. I teraz z różańcem ktoś do mnie, odmów za mnie zdrowaśkę. Ktoś idzie za syna. Ja nie wiedziałem po prostu. Ja szedłem po prostu z różańcem po prostu. No. Ale są takie rzeczy. Więc to, wiecie, to jest też takie świadectwo i to jest przykład właśnie. No, zasypiasz jeszcze tego, można się przejść. Rozproszenia są też na różańcu. No bo się modlę, skupiam się właśnie i o innych rzeczach myślę i tego. Jedna sprawa, czy ja przez czasem tak miałem, właśnie za bardzo głową ruszałem, patrzyłem się tutaj, tam, gdzieś, tego. Trzeba się skupić też, tak. Jak się skupić? Daje taką radę święty Ignacy Loyola przecież, żeby wejść do modlitwy, a więc takie przygotowanie bliższe do modlitwy. Co to jest przygotowanie bliższe? Wyobraźcie sobie, że Pan Bóg na mnie się patrzy. Oraz parę kroków przed tym miejscem, gdzie jesteś, zanim wejdziesz do tego miejsca, no to słowie, patrzysz, jak ty będziesz wyglądał. Więc tak jakby stajesz w obecności Bożej de facto. Ja się modlę przed Panem Bogiem. Taka prosta sprawa. To już pomaga. A więc będę bardziej skupiony też.
bardziej taki może wyciszony, może wyłączę telefon właśnie. Pomogę sobie na tej modlitwie. Pomogę, a więc w rzeczy takie, które mnie mogą rozproszyć, odrzucę. Może nawet właśnie wyłączę telefon, to już powiedziałem. I co ważne, ojciec Pio daje taką radę kiedyś dla swojej córki duchowej, jeżeli masz właśnie na problemie, na modlitwie problemy, to stawaj przed Bogiem i jakby ciesz się tą obecnością przed Bogiem nawet. Nawet jeżeli są to oschłości, nic nie przychodzi, nic przyjemnego jest, może to jest na to ziębłość nasza, że my jesteśmy zimni, to radujmy się. Radujmy się przed Matką Bożą. Możemy rozmawiać. To jest modlitwa. Powinien się cieszyć. To jest to kolejna próba. To jest ten problem. Zasypianie. Mamy to. Jakie jeszcze mogą być problemy? Mi teraz nie przychodzą do głowy, ale ja mam pomysł. Napiszcie w komentarzach, jakie macie problemy, a ja spróbuję na nie odpowiedzieć. To jest pomysł z kolegami też. Zrobimy taką sobie. O. Wypiszcie w komentarzach, jakie macie problemy na różańcu. Mówię teraz wszyscy, zdrować Mario o dobre pomysły, aby były te komentarze. No i co, widzimy się kolejny raz. Kolejny raz jutro, bo co dzielę, staram się dla Was nakręcać te filmy. Ojcu Pio, sława Maria. Zdrować Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, così sia. Si lodato Gesù e Maria, oggi stiamo. Wczoraj Ci mówiłem, więc jak coś zobacz, tu gdzieś jest ten odcinek, wyskoczył, jeżeli masz czas, odcinek o tym, no jak odmawiać różaniec. Jeżeli go przegapiłeś, to sobie go kliknij, gdzieś tutaj jest ten filmik, warto obejrzeć. No i co, widzimy się kolejnego dnia, już jutro. Sława Maria.